Pasja, opowiedziana przez Annę Katarzynę Emmerich. Jezus w Ogrodzie. Było już po godzinie 9, gdy Jezus przybył z uczniami do Getsemani. Wprawdzie niebo zalane było księżycowym blaskiem, ale na ziemi panował ponury mrok. Jezus, sam coraz bardziej smutny, zaniepokoił również apostołów stwierdzeniem, że niebezpieczeństwo jest bliskie. Przy jednej z altanek ogrodu Getsemani polecił zatrzymać się 8 apostołom, mówiąc: pozostańcie tu, a ja pójdę na to miejsce, gdzie mam się modlić. Następnie, wziąwszy z sobą Piotra, Jana i Jakuba starszego, przeszedł drogę rozdzielającą oba ogrody i kilka minut podążał nieco pod górę w głąb ogrodu oliwnego. Nieopisany smutek napełniał jego serce, czuł zbliżającą się trwogę i pokusy. Spoglądając w koło, ujrzał zbliżające się ze wszystkich stron strachy i pokusy, jakby kłęby chmur pełne przerażających obrazów, straszliwych mar. Wtedy rzekł do 3 towarzyszących mu apostołów: zostańcie tu i czuwajcie ze mną, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Oni pozostali. A Jezus odszedł nieco dalej. Straszliwe mary go atakowały, że w ogromnej trwodze zboczył w lewo od miejsca, gdzie w naturalnym zagłębieniu gruntu zostawił uczniów. Była tam pod skalnym nawisem grota, głęboka na niecałe 2 metry. Zalękniony usunął się na modlitwę w głąb groty, jak ktoś szukający schronienia przed nawałnicą. Jednak przerażające obrazy szły za nim do wnętrza, przyjmując coraz wyraźniejsze kształty i nękając go coraz dotkliwiej. Niewielka jaskinia zdawała się być wypełniona ohydnym, potwornym widokiem wszystkich grzechów i pożądliwości, a także ich następstw oraz kar należnych za nie, począwszy od upadku pierwszych ludzi w raju, aż do skończenia świata. A Jezus przyjmował na siebie grzechy całego świata, będące skutkiem grzechu pierworodnego. Łaską Bożą oświecona, czułam wyraźnie, że Jezus, zgadzając się teraz na przyjęcie czekających Go mąk, ofiarował samego siebie jako zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za winy świata. Bóstwo swoje niejako odsunął od siebie i ukrył w łonie Najświętszej Trójcy, chcąc w nieskończonej miłości ku ludziom całą grozę, cały ogrom smutku i cierpienia za nieprawości świata przyjąć głównie w swym człowieczeństwie najczystszym, najwrażliwszym, prawdziwym i niewinnym. Ogrom występków był niewyobrażalny, a wśród tego morza szkaradzieństw uwijał się szatan z piekielnym szyderstwem i z wzrastającą złością, przesuwając przed oczyma jego duszy coraz straszniejsze obrazy grzechów. Chcąc wykorzystać słabość człowieczeństwa, za każdym razem zwracał się do Jezusa, kusząc zwątpieniem: jak to? I to chcesz wziąć na siebie? I za to chcesz ponieść karę? Jakże potrafisz za to wszystko zadośćuczynić, wszystko to wynagrodzić? Wtem z nieba spłynęła ku Jezusowi wąska smuga światła, a w niej ukazał się orszak aniołów, którzy zstępowali ku niemu i upadającego pod brzemieniem smutku i trwogi pokrzepiali i umacniali.